Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ze mną wicemarszałek Sejmu, pan poseł Jerzy Wenderlich i wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pani Katarzyna Piekarska. Szanowni Państwo, chcieliśmy odpowiedzieć na konferencję prasową Platformy Obywatelskiej, która się chwali taką otwartością, taką dużą liczbą kobiet, a jak zajrzymy do środka, to zobaczycie Państwo i przekonacie się, że nie jest tak różowo. Bardzo proszę, oddaję głos pan marszałek Jerzy Wenderlich. No cóż mógłbym powiedzieć z lekkim uśmiechem i przypomnieć fraszkę, kogo w Platformie i tak nie bardzo znają się na literaturze, tak przypuszczam. Więc nie mów o kimś, że nijaki, skoro sam żeś byle jaki. Więc niech Platforma Obywatelska nie zagląda na cudze podwórko, tylko spojrzy na swoje, na którym naprawdę jest tyle niespełnień, tyle fałszu, tyle fasady, tyle zakłamania. I myślę, że niech tam posprząta, choć nie wiem, czy posprzątać się tam akurat tak łatwo uda, bo to stajnia Augiasza w każdej mierze, a pan premier, którego chciałbym szanować, wszyscy chcielibyśmy szanować jako premiera polskiego rządu, coraz częściej występuje już w różnych kabaretach, scenkach, które mnożą się ostatnio jako pan premier, bla, 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 który mówi, a niewiele z tego wynika. Gdy idzie o nasze listy, bo tutaj Platforma Obywatelska zaglądała nam przez ramię, to uważamy, że są to listy lepsze niż w poprzednich wyborach, bardziej przemyślane, więcej na tych listach autorytetów. Właśnie na tych naszych listach są przedstawicielki Partii Kobiet, są przedstawiciele Unii Pracy, są przedstawiciele Zielonych, którzy tyle wnoszą do polskiego życia publicznego i w niektórych sondażach ta partia ma 3% poparcia. No i myślę, że panie, które są u nas na listach, są nie tylko ozdobą, ale są wielką wartością tych naszych list. Oczywiście wszędzie niech kobiet będzie jak najwięcej, a jeśli Platforma całkuje, różniczkuje, wylicza, gdzie tych pań więcej, to my chcielibyśmy powiedzieć, że nasze panie chcą reprezentować inne kobiety w taki sposób, że pragną, aby ustawa in vitro rzeczywiście była uchwalona, żeby projekt ustawy o mowie nienawiści stał się ustawą i żebyśmy już ustawowo mogli domagać się tego, by tej nienawiści nie było. Projekt ustawy o związkach partnerskich, który potrafiłby tak wiele rzeczy uregulować. Więc niech Platforma Obywatelska pokaże, że nie szuka na tych listach fasady, tylko że ma panie, które my oczywiście wszystkie, które są na listach Platformy, bardzo szanujemy, ale potrafią przemóc te uprzedzenia panów, polityków Platformy Obywatelskiej i te projekty ustaw, tak ważne z punktu widzenia podkreślania wartości kobiety, powinny być prędzej niż później przekute z projektów ustaw w ustawę. Dziękuję bardzo i pani przewodnicząca Piekarska, bardzo proszę. Szanowni Państwo, zacznę od tego, że w województwie mazowieckim, gdzie jestem przewodniczącą struktury SLD, mamy 5 okręgów wyborczych, z tego w 2 okręgach wyborczych na jedynkach są kobiety. Od tego zacznę, bo jak się sama nie pochwalę, to szansa, że zrobi to ktoś inny, jest znikoma, więc pochwaliłam się, ale także pochwalę listy w całej Polsce, bo tak naprawdę to są bardzo dobre listy. Przyjęliśmy taką zasadę, że w każdej pierwszej trójce jest kobieta. Są takie okręgi wyborcze, gdzie nawet są dwie panie w pierwszej trójce. Mamy w 50% okręgów panie na drugich miejscach. Mamy średnio na listach ponad 40% kobiet, a są takie okręgi, gdzie mamy nie kwotę, a parytet 50%.
Na naszych listach są przedstawiciele innych partii politycznych, jak chociażby Zieloni, czy przedstawicielka Partii Kobiet, która otwiera listę w Sieradzu, ale są też przedstawiciele rozmaitych stowarzyszeń, fundacji, których cele statutowe są bliskie. Wspomnę tylko, że na przykład w Warszawie z czwartego miejsca będzie kandydował do parlamentu Krystian Legierski, osoba niezwykle zasłużona, jeśli chodzi o walkę o prawa mniejszości homoseksualnej i także osoba, która współpracowała przy przygotowaniu ustawy, bardzo ważnego projektu ustawy o związkach partnerskich. Także mamy dobrą ofertę, jeśli chodzi o listy wyborcze. Mamy także program i wydaje mi się, że warto po prostu zagłosować na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska ma najmniejsze prawo. Platforma Obywatelska ma najmniejsze prawo do tego, aby mówić o otwartości, aby mówić o udziale kobiet w życiu publicznym i społecznym, bo przez 4 lata Platforma Obywatelska dorobiła się twarzy szowinisty. To jest partia, która przez 4 lata obiecuje Polakom refundację ze środków budżetowych in vitro i nic. To jest partia, która od 3 lat nie jest w stanie tutaj w Sejmie poprzeć naszego projektu, który złożyliśmy jako SLD o edukacji seksualnej w szkołach. To jest partia wreszcie, która nie chce przeprowadzić jeszcze w tej kadencji Sejmu ustawy o związkach rejestrowanych. Co więcej, na listach wyborczych tej partii znajdują się takie osoby, w tym również kobiety, które poparły w głosowaniu sejmowym dalsze procedowanie ustawy zakazującej całkowicie aborcję w Polsce. Po przeprowadzeniu tego projektu przez Sejm będziemy mieli takie same rozwiązania jak w Arabii Saudyjskiej, gdzie kobieta nie może dokonać aborcji nawet w sytuacji gwałtu czy zagrożenia życia. Więc Platforma Obywatelska najlepiej niech skorzysta z okazji, niech zamilknie i nic nie mówi na temat swojej otwartości, na temat udziału kobiet w życiu publicznym, bo to jest partia, która przez 4 lata i dla kobiet, i dla mniejszości nie była nic w stanie zrobić. Miarą tego, jak bardzo dana partia jest prokobieca, jak bardzo zabiega o interesy różnych mniejszości, jest to, co robi w Sejmie, jakie składa projekty ustaw, jak o nie walczy. A Platforma Obywatelska przez te ostatnie lata nie była w stanie zagłosować za żadnym wolnościowym, liberalnym projektem, który złożył Sojusz Lewicy Demokratycznej do laski marszałkowskiej. I na koniec, rozwiewając to, o czym mówiła pani przewodnicząca Piekarska. Chcesz się ze mną nie zgodzić? Chcę się co więcej zgodzić. Krystian Legierski, jeden z liderów Partii Zielonych, zdecydował się kandydować z naszej warszawskiej listy SLD. A z wysokiego miejsca cieszymy się, bo to postać, która jest symbolem dla wielu o walki o tolerancję, o interesy mniejszości w Polsce i cieszymy się, że będzie walczył o to na listach wyborczych SLD. Mamy nadzieję, że tu w Sejmie. I chcę podkreślić, wyjaśniając różnego rodzaju spekulacje medialne, doniesienia, że na naszych listach mamy na czołowych miejscach, na tak zwanych jedynkach i liderów Partii Zielonych, liderów Partii Kobiet, liderów Unii Pracy. Te listy są bardzo mocno otwarte na nowe środowiska. Oczywiście trudno jest zmieścić wiele osób, bo listy mają to do siebie, że jest ograniczona ilość okręgów i ograniczona ilość miejsc, więc nie wszyscy mogą być z tych list zadowoleni. Ale są to bardzo mocne, kompetentne listy. Jest wiele nowych, młodych osób, bo w polskiej polityce jest zmiana, potrzebna zmiana pokoleniowa.